Cześć, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj z moim egzemplarzem storczyka Dendrobium nobile, który akurat pięknie zakwitł, ja go traktowałam jako roślinę pokojową. I właśnie powiem Wam, jak pobudzić takiego storczyka Dendrobium nobile do kwitnienia oraz trochę na temat jego uprawy. Są to rośliny, które wymagają dobowych wahań temperatury, takich między nocą a dniem, aby pobudzić je do kwitnienia. Ten storczyk kwitł mi w tamtym roku również całą zimę, tak do maja. Jak przekwitł, praktycznie nic z nim nie robiłam. Dopiero na początku września, oczywiście przez ten cały okres go nawoziłam, od marca go nawoziłam do września, na początku września wyniosłam go na chłodniejszy strych. Na moim strychu panują takie temperatury 10-12 stopni, no to zależy od tego, jak jest na zewnątrz, ponieważ ja strychu nie ogrzewam, więc miał tam idealne temperatury właśnie do spoczynku. Nie podlewałam go praktycznie wcale, podlałam go może raz czy dwa razy, aby zupełnie nie przesechł, prawda? Znaczy nie tyle, aby zupełnie nie przesechł, aby nie zginął, ale podlewałam go właśnie dopiero wówczas, kiedy podłoże było zupełnie przeschnięte na wiór. I tak około początku listopada zaczął zawiązywać mi właśnie pąki kwiatowe. Poczekałam, aż one troszeczkę się rozwiną i tak pod koniec listopada, początek grudnia, wniosłam go z powrotem do pomieszczenia, do salonu. U mnie w salonie nie panują jakieś wysokie temperatury, tak około 20, 19, 18 stopni Celsjusza. Także warunki miał zapewnione. Chociaż one w swoim środowisku naturalnym mają takie dobowe wahania temperatury między w dzień 30 stopni Celsjusza, a zimą 10, więc to są naprawdę wysokie wahania. U nas to ciężko zapewnić takie warunki, ale mimo wszystko nie ma się co zrażać, ponieważ one, nie mając takich warunków jak w naturze, również kwitną. Tylko właśnie trzeba wiedzieć, kiedy i jak je poprowadzić. Więc jeżeli traktujesz ją jako roślinę wybitnie pokojową i nie wystawiasz jej na zewnątrz wiosną i latem, to musisz koniecznie zrobić i taki okres spoczynku od września do listopada, no to w zależności kiedy on zacznie wypuszczać nowe pąki kwiatowe, bo jak zacznie wypuszczać pąki kwiatowe, spokojnie można go z powrotem wnieść do pomieszczenia i zacząć podlewać tak jak normalnie i cieszyć się rozwojem pąków. Mi ani jeden pąk nie został zrzucony, bo to też na to trzeba uważać, nie? Że jak już postawimy go w to miejsce docelowe z małymi pączkami, nie przekręcać, nie obracać, nie kombinować, niech on stoi w jednej pozycji, bo może zacząć zrzucać pąki. Tak bywa ze storczykami i z jego kaktusami, z wieloma po prostu innymi kwiatami, które podczas wypuszczania pąków zaczyna się obracać. Niech sobie stoją w jednym miejscu, dopiero jak się rozwiną, no to można już je zacząć przekręcać. One, te kwiatki się przekręcają w stronę światła i to od razu widać, prawda, że tak stoi do okna w ten sposób ten mój storczyk, bo akurat tak się przekręca. No ale jak już mu się te kwiatki zupełnie rozwiną, no to groźba opadnięcia tych pąków praktycznie znikoma. Nie opadł mi ani razu, mimo właśnie, że po pełnym rozkwitnięciu ja je obracam. Tak więc jeśli zafundujesz mu taką chłodniejszą, ale to jest koniecznie. Przy dendrobiach to jest naprawdę konieczna sprawa. Przy phalaenopsisach nie jest to aż takie ważne, bo bywa tak, że storczyki, które nie przechodzą okresu spoczynku i tak zakwitają, ale w przypadku dendrobium, jeżeli nie będzie takiego okresu spoczynku, on po prostu nie zakwitnie, a jeśli zakwitnie, to bardzo, bardzo licho będzie miał niewiele kwiatów. Najlepszym jednak sposobem jest wystawienie takiego storczyka na zewnątrz, na ogród, gdzieś na balkon, prawda, takie bardziej zaciszne, osłonięte miejsce, osłonięte od wiatru szczególnie, bo one są, prawda, dosyć wysokie i chybotliwe, a u nas są straszne wichury. No ostatnimi czasy naprawdę wiatry są dość mocno wiejące, więc może połamać te kruche, prawda, pseudobulwy. One są bardzo delikatne, więc dobrze go tak w takie miejsce osłonięte od wiatru, no i od bezpośredniego promieniowania słonecznego, bo po prostu spali nam kwiatkę. Gdzieś pod drzewo, w jakieś fajne takie zaciszne miejsce postawić i on sobie będzie wtedy fajnie tam rósł, będzie miał zapewnione dobowe wahania temperatury i trzymamy go tak do połowy października na zewnątrz. No wynosimy tak koniec maja, początek czerwca i trzymamy sobie go do końca października. Później wnosimy do pomieszczenia i traktujemy normalnie, delikatnie podlewamy w pomieszczeniu i też również należy pamiętać, że jak on jest na zewnątrz, to od tego września do tej połowy października nie należy go przelewać, jedynie podlewać minimalną ilością wody, tak żeby roślinka nie zginęła, bo on w tym czasie
musi przejść również okres spoczynku, ma zapewnione dobowe wahania temperatury oraz nie może być zbyt mocno podlewany, żeby nie zgnił. On wtedy tak jakby śpi, więc tej wody mu zbyt wiele nie potrzeba, a poza tym on gromadzi wodę w pseudobulwach, więc susza mu nie straszna, prawda? Gorzej będzie z przelaniem, bo w tym momencie roślinka zgnije. Również należy podlewać bardzo ostrożnie. Ja podlewam swoje dendrobia i tak generalnie się zaleca jak phalaenopsisy, czyli po prostu wstawiam do miski z wodą, namaczam z godzinę, około godziny i jak jest namoczony elegancko, no to po prostu go wyciągam, nadmiar tej wody, prawda, strzepuję i wstawiam na podstawkę z keramzytem. Gdzie keramzyt jest mokry, parując, on po prostu tutaj stwarza taką wilgotną atmosferę wokół rośliny, którą one uwielbiają. One bardzo lubią właśnie zamgławianie, można je świetnie pryskać sobie, ale trzeba uważać na wodę, nie wolno pryskać ich wodą z kranu. Twarda kranowa im nie służy, więc albo wodą demineralizowaną, ewentualnie przefiltrowaną przez filtr lub deszczówką, jeżeli mieszkacie w jakichś takich czystszych rejonach, gdzie ta deszczówka nadaje się właśnie do podlewania i zamgławiania kwiatów. Ja kiedyś używałam deszczówki, ale u mnie deszczówka nie jest zbytnio dobrej jakości i zaprzestałam tego, podlewam wodą z akwarium albo właśnie wodą z filtra. Dendrobium nobile zazwyczaj generalnie nie zakwitają ze starej pseudobulwy. Ta stara pseudobulwa kwitła w tamtym roku, tak bodajże do maja. No a później te kwiatki zostały zrzucone, wiadomo. No i po prostu ona stanowi tutaj taki magazyn składników odżywczych dla całej rośliny. Absolutnie tego nie obcinamy, bo zdarzają się przypadki, że jednak potrafi takie dendrobium zakwitnąć ze starej pseudobulwy, więc albo zakwitnie nam powtórnie, albo jest ona właśnie tym magazynem składników odżywczych i absolutnie nie należy jej usuwać. Ją można usunąć dopiero wtedy, kiedy zupełnie zaschnie, ale to jest długi, długi, długi czas, prawda? Tak więc tutaj wyrastają na przykład młode pseudobulwy. Te właśnie pseudobulwy czerpią sobie składniki i wodę właśnie z tej starej, która już raczej nie będzie kwitła. No, chociaż jakby zakwitła, wcale nie byłabym na nią zła. Tak więc lepiej tego nie usuwać, znaczy lepiej w ogóle tego się nie usuwa. I pamiętamy o tym, że w okresie do marca, w sumie od września do marca nie nawozimy storczyka. Storczyka nawozimy dopiero od marca do września, w tym okresie, kiedy u nas jest największe natężenie oświetlenia, bo w ogóle mija się z celem nawożenia jakiejkolwiek rośliny, kiedy oświetlenie jest, prawda, kiepskie, tak jak mamy to w warunkach zimowych, jesiennych. Jeszcze wspomnę trochę na temat podłoża. Moje dendrobia uprawiam w keramzycie pomieszanym z korą. To jest taki, kupuję sobie keramzyt, podłożę do storczyków i je mieszam. Keramzyt jest bardzo dobry do uprawy właśnie storczyków, bo on sobie tak fajnie chłonie wilgoć i szybko ją oddaje, więc jeśli ktoś nawet przeleje, chociaż nie, storczyka nie można przelać, jeżeli się nie robi tego zbyt często, to ta wilgoć sobie elegancko odparowuje i nie stanowi zagrożenia, tak jakbyśmy po prostu wysadzili storczyka w ziemi. To jest absolutnie niewskazane, tylko właśnie takie specjalne podłoże. Jak już wspominałam, również daje się na podstawkę keramzytu, nalewa się wody, dba się oczywiście o to, żeby nie było bezpośredniego styku doniczki z wodą i ta atmosfera wilgotna wokół tego kwiatka się wydziela i on sobie tak fajnie rośnie. Powiem tak, może ja mam jakąś praktykę, może mam doświadczenie, ale naprawdę dendrobia, w ogóle żadne storczyki nie sprawiają mi większego problemu, jeżeli chodzi o ich uprawę i jeżeli chodzi właśnie o ich pobudzanie do kwitnienia. Wiem, że generalnie największy problem jest z podlewaniem. Wiele ludzi strasznie przelewa storczyki. Nie wiem dlaczego w ogóle, skąd to wynika, że być może z nadmiernej i chęci nadmiernej opieki nad roślinką, ale to właśnie jest błąd. Czasem lepiej go zostawić na te 3 tygodnie, na ten miesiąc bez podlewania, niż go przelewać na przykład 2 razy w tygodniu. Ja go, tego mojego, w moich warunkach podlewam raz na 2 tygodnie, nigdy nie częściej. U mnie, tak jak mówię, jest ta temperatura niezbyt wysoka zimą, latem również, no latem jest cieplej, no to latem jest podlewany częściej, ale zimą podlewam go raz na 2 tygodnie, nie częściej. Tylko to właśnie musi być uzależnione od warunków. Jeżeli macie o wiele cieplej, gorąco wręcz, no to na pewno ta wilgoć będzie parowała szybciej, a jeżeli jeszcze chłodniej, no to również należy zważać uwagę na to, żeby podlewać go ostrożnie. Storczyk sygnalizuje to, że jest po prostu nienawodniony,
kolorem bulw. Robią się białawe, pomarszczone, a szczególnie te najmłodsze przyrosty. I na to należy zwrócić uwagę, jeżeli są pomarszczone, na przykład jakby ta była taka pomarszczona, ta, która właśnie kwitnie, pomarszczona, biaława, to byłby sygnał, że należy storczyka nawodnić. Ja go nawadniałam tydzień temu i jak widać, wygląda bardzo dobrze, nie potrzeba mu jeszcze tej wody, więc jeszcze tydzień, a nawet półtora poczekam, żeby nawodnić go kolejny raz. Dlatego mówię, to jest tak bardzo ważne i nie ma się co przejmować, że on zginie od suszy, bo magazynuje sobie wilgoć w tych pseudobulwach i naprawdę lepsza jest, znaczy lepsza, no może nie tyle lepsza, ale bardziej bezpieczna jest dla niego susza niż przelanie. Ten egzemplarz mój nawet pachnie, tak trochę dziwnie, ale jednak pachnie. Falanoapsisy na przykład w ogóle nie pachną. Dendrobia, no to zależy, bo spotykałam się z takimi niepachnącymi, ale ten pachnie, no nie za mocno pachnie, ale jednak jakąś tam woń wydziela, więc to też jest jakiś, prawda, atut tego storczyka. Ja je bardzo lubię, bo one nawet jak nie mają kwiatów, wyglądają bardzo egzotycznie, trochę, prawda, jak kaktusy, więc one nawet jeśli nie mają kwiatów, są dekoracyjne. Chciałam jeszcze dodać, jeżeli kupujesz storczyka w sklepie, to zwracaj uwagę na to, żeby był on zdrowy, jędrny, nie jakiś pomarszczony. Pseudobulwy absolutnie nie mogą być pomarszczone, co może sygnalizować właśnie zasuszenie, ewentualnie już gnicie rośliny, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba zobaczyć, czy nie ma żadnych przede wszystkim robaków, prawda, wełnowce, czy tam przędziorki, bo sobie przyniesiemy jakąś zarazę do domu. Trzeba po prostu bardzo dobrze oglądnąć takiego kwiatka już w sklepie, żeby właśnie sobie nie przynieść do domu zarazy czy jakiegoś grzyba. Zdrowy storczyk jest sztywny, pseudobulwy ma twarde, prawda, i niepomarszczone, absolutnie niepomarszczone. Takich nie kupujmy. No najlepiej wiadomo kupować i zresztą tak wszyscy robią już kwitnącego, bo wiemy jakie ma kwiaty, a generalnie są tylko kwitnące sprzedawane i po prostu nie pozostaje nic innego jak cieszyć się kwiatkiem i wzrostem roślinki. Ten mój egzemplarz tutaj wypuszcza jeszcze młode, które no za rok, za półtora, za dwa, no to zobaczymy, zakwitną. Więc przesadzać możemy albo rozmnażać takiego storczyka, rozdzielać przynajmniej z kilkoma, 3, 4, 5 pseudobulw razem, absolutnie nie jedna, bo się nie przyjmie i po prostu umrze. One, jeżeli by się tak naprawdę nawet ja go przesadzałam w tamtym roku, więc on nie wymaga w ogóle przesadzania. Jeżeli podlewamy go miękką wodą, no to przesadzamy go co 2, 3 lata, a jeżeli podlewasz zwykłą kranówą, no to musisz się liczyć z tym, że przesadzać go będziesz musiała no raz do roku, bo jednak te osady z wody kranowej twardej będą się odkładały tutaj, prawda, w podłożu i wówczas należy takiego kwiatka w ten sposób podlewanego przesadzać co rok. Ja go przesadzam, tak jak mówię, w tamtym roku, więc nie ma potrzeby, żebym ja go przesadzała. W tym tym bardziej, że ja go podlewam albo miękką wodą, albo wodą z akwarium, więc z kranową, znaczy nie tyle rzadko, co jeżeli jest bardzo zakurzony i oczywiście nie ma kwiatów, no to go kąpię pod prysznicem, tak żeby elegancko go zmyć, ale to raz na jakiś czas, więc to mu nie powinno zaszkodzić. Jeżeli chodzi o szkodniki Dendrobium nobile, no to mogą go chwytać właśnie przędziorki, jeśli jest zbyt suche powietrze. Jeżeli jednak zamgławiasz go systematycznie, to przędziorki po prostu nie będą, one nie lubią takiej atmosfery, więc nawet nie będą się pojawiały. No oczywiście mogą się rzucić również wełnowce. Ja nigdy nie miałam wełnowców na żadnym ze swoich storczyków, ale to dlatego, że bardzo uważam kupując w sklepach, bo wełnowce zazwyczaj przynosi się ze sklepów. One się same znikąd się nie robią. Przędziorki, wełnowce, no choroby grzybowe. Też nie miałam chorób grzybowych, ale to się głównie wiąże z przelaniem lub właśnie również przyniesieniem jakichś zarodników grzybów ze sklepów czy tam od kogoś, prawda, jak dostajesz storczyka, również na to należy zwracać uwagę. Mszyce, inne dziadostwo, no nie, nie, absolutnie się tego nie trzyma, więc tutaj jest problem z głowy. No właśnie mówię, największym problemem to są choroby grzybowe, te wełnowce i przędziorki, no ale jeżeli jesteś na tyle ostrożny, ostrożna, no to będziesz wiedzieć, żeby sobie tego nie przytargać do domu ze sklepu, bo generalnie to z tego się one biorą. Na tym storczyku moim oczywiście nie wszystkie bulwy kwitną. Tutaj też mam świeżą bulwę, w sumie ona jest taka roczna, półtora roczna, która wypuści kwiaty kolejnym razem, więc nie muszą wszystkie naraz kwitnąć. One dojrzewają sobie stopniowo i stopniowo nas zaszczycają kwiatami. Te opadną, prawda, zakwitnie ta, później zakwitną te, pewnie jeszcze będzie wypuszczać młode, bo tak wiosną one zazwyczaj wypuszczają te młode przyrosty.
No i tak nam się właśnie rozwija. Jak wspominałam, absolutnie, jeżeli byśmy mieli bardzo duży egzemplarz, jeżeli chcemy go rozdzielić, to musimy go rozdzielać z taką ilością pseudobulb 4-5, nie mniej 3-4, no 4-5, powyżej 4, prawda? Żeby była taka kępka 4, absolutnie nie jednej, bo po prostu się nie przyjmie i nie będzie rosła. Ona musi być w kępce, jeśli chcemy takiego rozdzielić. Ten się absolutnie nie kwalifikuje jeszcze do rozdzielenia, bo on jest dosyć młody. 2 lata, tak jak mówiłam, więc to jest bardzo krótki wiek jak na tego storczyka. W sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką wstępną uprawę storczyka Dendrobium nobile i pobudzenia go do kwitnienia. I właśnie to jest najważniejsze, żeby pamiętać, że ten storczyk wymaga właśnie bezwzględnego okresu spoczynku, dobowego wahania temperatury oraz zmniejszenia ilości podlewania, aby właśnie zawiązał pąki kwiatowe. To jest naprawdę niezbędna czynność do tego, żeby nam pięknie zakwitł. I jeszcze jedna mała uwaga. Te storczyki, które przechodzą ten okres, prawda, letni na zewnątrz, tak do połowy października, zakwitają obficiej. Ja właśnie tego nie miałam. Ja go sobie zimowałam na strychu, ale w tym roku zrobię nie tyle eksperyment, co po prostu wystawię go na zewnątrz i zobaczę, jak mi zakwitnie w przyszłym roku. Do zobaczenia. Pa!